Cześć, to ja, Valerie Lapointe. Jestem jednym z twórców Pixara. Pokażę wam naszą pierwszą lekcję z serii tworzenia historii, która powstała, żeby pokazać, jak tworzymy historię w Pixar. Przez kolejne 6 zajęć będziecie mogli stworzyć własne historie, zaczynając od bardzo ogólnego pomysłu, a kończąc na prawdziwych scenorysach, dokładnie jak w Pixar. W każdej lekcji biorą udział twórcy Pixara, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i pokazują proces budowania opowieści. Nazywam się Domi Shi i zajmuję się tworzeniem scenorysów. Jestem Sanjay Patel, jestem animatorem i rysuję scenariusze. Kristen Lester też tworzy scenorysy. Hej, jestem Mark Andrews i jestem dyrektorem studia animacyjnego Pixar. Dlaczego robimy ten film wideo? Żeby pokazać, że każdy umie opowiadać historię. Mamy to we krwi, naturalnie zaczynamy opowiadać jako dzieci. Więc dość już wstępów, posłuchajmy zatem, jak nasi artyści i twórcy w Pixar zaczynali tworzyć swoje opowieści. Jak to się zaczęło? Zaczynaliśmy na boisku. To tam właśnie tworzyliśmy pierwsze opowiadania, odgrywaliśmy role w wymyślonych scenografiach i światach. Wtedy też zacząłem rysować własne komiksy. I tak się wciągnąłem, że nawet symulowałem, byle tylko zostać w domu i rysować komiksy i tworzyć opowieści. A ja brałam na tapet rysowanki. Betty i Weronika. To był taki komiks i odrysowywałam sylwetki, a potem dodawałam im różne ubrania. I to był taki mój magazyn modowy Betty i Weronika. Pewnie gdzieś u mojej mamy w piwnicy znalazłabym kilka tysięcy takich rysunków z serii Betty i Weronika. W mojej szkole robiliśmy dużo plakatów, zarówno na plastyce w liceum i nawet w gimnazjum nauczyciel kazał nam ilustrować historię Ameryki. Więc takie zadanie, czy praca domowa i ilustrowanie historii swojego kraju było dla mnie świetnym wprowadzeniem do ubierania całej historii w jeden obraz. Byłam jeszcze bardzo mała, kiedy zaczęłam rysować. A kiedy pokazywałam swoje prace innym i wywoływało to jakieś reakcje, to było świetne. Bardzo lubię, kiedy ludzie reagują na moje rysunki i opowieści, które wymyślam. A ponieważ zależało mi na ludzkich reakcjach, rysowałam coraz więcej i więcej, i jeszcze więcej. Skąd czerpiecie pomysły? Muszę przyznać, że w młodości czułem, jakbym nie miał wcale dobrych pomysłów, nic oryginalnego. A wydawało mi się przecież, że artyści muszą wprost tryskać pomysłami, jak z niewyczerpanego źródła, a u mnie nic, zero, tak sądziłem. Ja czerpię najwięcej inspiracji i pomysłów z własnego życia. Myślę o tym wszystkim, co mnie spotkało. Na przykład, kiedy ostatnio byłam szczęśliwa, a kiedy naprawdę było mi smutno. Kiedy płakałam, albo bardzo się wkurzyłam. Większość moich historii bazuje na moich własnych przeżyciach. I tak sobie myślę, że w każdym z nas jest takie czułe miejsce, którego znalezienie jest kluczowe dla każdego, kto opowiada, bo opowiadanie od serca daje wiarygodność. Mógłbym przecież pozbierać jakieś skrawki do kupy i proszę, jest historia. Ale żadna historia nie jest gotowa od razu. Ja mam dwa patenty. Albo długo myślę o swoim życiu i o tych momentach, w których przeżyłam coś w rodzaju objawienia. Zyskałam jakąś nową perspektywę. Czy nauczyłam się czegoś, co jest dla mnie naprawdę ważne i czym warto się podzielić? I myślę, że tak naprawdę to dopiero są historie, które są autentycznie śmieszne, ponieważ są prawdziwe, bo są naprawdę twoje. Nikt inny przecież nie będzie miał twojego punktu widzenia, bo każdy z nas doświadcza życia inaczej. Gdzie dwóch się spotyka, tam kilka różnych pomysłów na życie. Każdy opowiada historię po swojemu. Można na to spojrzeć jak na supermoc, którą każdy ma. Nasza unikalna perspektywa. Tylko ty widzisz świat tak, jak ty. Spróbuj przywołać jakieś ważne wspomnienie, jakieś naprawdę krępujące wspomnienie, albo przerażające, albo moment, kiedy coś cię zaskoczyło. Cokolwiek to będzie, jeśli o tym myślisz, to pewnie wryło ci się w pamięć. W tym pierwszym ćwiczeniu spróbujemy pokazać to wspomnienie na różne sposoby.